Po pracy. Mieszkania. Łódź, rok 1960. Badanie zostało przeprowadzone w przedsiębiorstwie, obok którego dawny właściciel zbudował szereg domów niepodłączonych do sieci wodociągowej. Część zatrudnionych mieszka właśnie w tych domach. Spośród badanych rodzin woda w mieszkaniu u 33%, woda na korytarzu u 13,5%, woda na podwórzu u 30,5%, korzystanie z kranów ulicznych i beczkowozów u 23%. Przeciętnie dla całej Łodzi woda w mieszkaniu 55%, kanalizacja na terenie nieruchomości 77%. Mieszkańcy zajmujący lokal jednoizbowy 52,2%, zajmujący lokal dwuizbowy 33,9%, zajmujący lokal trzyizbowy 10,6%, zajmujący lokal czteroizbowy 2,2%, zajmujący lokal pięcioizbowy 0,2%. Zaludnienie lokali mieszkalnych. Na jedną izbę mieszkalną przypadało poniżej dwóch osób 48%, od dwóch do czterech osób 37,8%, powyżej czterech osób 12,9%. Źródło danych: Włókniarze Łódzcy, Wydawnictwo Łódzkie 1966. Ankietowani w zakładach obrońców Westerplatte i J. Marchlewskiego 1963 rok. Norshopping. W 1960 roku było 35 231 mieszkań, z tego mieszkania jednopokojowe lub jednoizbowe 45,5%, centralne ogrzewanie 74%, WC 72%, własna łazienka 52,6%, jedna osoba na mieszkanie 24,1%, dwie osoby na mieszkanie 29,1%, 3 osoby na mieszkanie 21,7%, 4 osoby na mieszkanie 16%, 5 osób i więcej około 10%. Dane według rocznika statystycznego. Czarno-biała fotografia z podpisem Bałucki Rynek, lata 1956-80. Fotografia przedstawia narożnik wąskiej brukowanej ulicy. Po obu stronach ulicy stoją kamienice, a po chodnikach idą przechodnie. Na rogu wznosi się drewniany słup, a obok niego znajduje się pompa. Mężczyzna pompuje wodę. Obok czeka kobieta z wiadrem. W oddali chodnikiem idzie mężczyzna z dwoma wiadrami. Na jezdni obok narożnika kałuża wody. Wycinek ze starej gazety z podpisem. Artykuł z czasopisma branżowego Nasze Życie, rok 1957. Tytuł artykułu brzmi: Problemy mieszkaniowe oczekują rozstrzygnięcia. Mówi Elżbieta Kazimierak. Te terminy na początku były zupełnie sensowne. Później zaczęły się one bardzo, bo coraz więcej ludzi, no i tak chciało się zmienić, bo wiecie, jaka była struktura mieszkalnictwa w Łodzi. Jak przyszło ulicę Abramowskiego, to co dwa okna, to było jedno mieszkanie, prawda? Czyli to był jeden wielki pokój. No ludzie chcieli mieć łazienki, ubikacje. No więc, no, gdzie mogli się przeprowadzić? Nie musieli w piecach parać, no to do bloku. Bo one były trochę siermierzne, jak na dzisiejsze czasy, no ale i dawały lepszy komfort niż te stare mieszkania. No, szczególnie był to luksus. Tak, to był jakiś tam luksus. Poza tym, no, jak była rodzina czteroosobowa, no to jednak były te trzy pokoje z kuchnią mogły być, bo to L4 było. I te dzieci miały jakieś tam swoje pomieszczenia, prawda? Już nie było tak, że wszyscy w jednym miejscu byli skupieni. Czarno-biała fotografia z podpisem Drotnik Gotan, główna ulica Norshopping, lata 50. Fotografia przedstawia ulicę. Wzdłuż jezdni po obu stronach są chodniki, a przy nich wznoszą się zadbane kilkupiętrowe kamienice. Jedną zakrywa rusztowanie. Na parterze kamienic znajdują się witryny, nad nimi liczne, duże szyldy. Jezdnią biegnie podwójne torowisko tramwajowe. Szyny są idealnie proste. Z prawej strony na przystanku stoi tramwaj. Ulicą jadą samochody, a chodnikami podążają liczni przechodnie. Wypowiedź Anity. Zarabiałam wystarczająco.
kupiliśmy dom, jak wyszłam za mąż w 1972 roku. Dom miał 130 metrów kwadratowych, 4 pokoje. Pierwsza pralka 1956. Telewizor 1956. Samochód 1946. Po pracy chodziłam na tańce. Czarno-biała fotografia z podpisem. Nowe osiedle mieszkaniowe na Kozinach. Lata 60. Na pierwszym planie kilkoro dzieci bawi się na udeptanej ziemi. Za nimi wznosi się czteropiętrowy blok. Blok ma gęsto rozmieszczone okna. Na piętrach budynku co drugie okno posiada malutki balkon. Mówi Jan Zienkiewicz. Po 8 latach dostałem telefon. A mieszkałem tam w sumie 11, potem przeniosłem się na Retkinie, gdzie jeszcze dłużej czekałem na przeniesienie telefonu tym razem. Mieszkanie małe miało 38 tam metrów z centymetrami. Chodziło się do malutkiego przedpokoju, gdzie na wprost była łazienka z ubikacją. Po prawej stronie były drzwi do dużego pokoju, tam gdzieś koło 13 metrów kwadratowych. Na wprost były drzwi do drugiego pokoju, który nazywaliśmy tramwajem, bo był tak 2,5, może 2,60 szerokości i ponad 5 metrów długości. Niewielka loggia, a z tego dużego pokoju jeszcze było po lewej stronie wejście do kuchni, gdzie wbudowany był piekarnik, ale gdybym kupił typowe kuchenne meble, to ten piekarnik by mi się otwierał może 15, może 20 centymetrów. Kolorowa fotografia z podpisem. Zakłady przemysłu bawełnianego Strymma. Przędzalnia. Lata 80. Fotografia przedstawia zalane zimnym światłem niebieskawe wnętrze fabrycznej hali. Na pierwszym planie przędzarka, która ciągnie się w głąb hali. Nad przędzarką pochyla się obsługująca ją kobieta. Wypowiedź Astrid. Na zarobki nie narzekałam. Kiedy wyszłam za mąż w 1965 roku, wynajęliśmy nasze pierwsze mieszkanie. 2 pokoje z kuchnią i łazienką. Mamy również domek letniskowy. Pierwsza pralka, początek lat 60. Telewizor 1963. Samochód 1965. Po pracy chodziłam na tańce. Czarno-biała fotografia z podpisem. Domy robotnicze kunicerowskie. Lata 50. Fotografia przedstawia szereg drewnianych domów o spadzistych dachach. Obok rosną drzewa. Domy są parterowe, posiadają poddasza. Ich okna są pootwierane. Przed jednym z domów na stołeczkach siedzi kilka osób. Mówi Zofia Esz. No to było małe mieszkanko, co tam miało, ile miało? 4 metry długości, a 2,5 chyba szerokości, czy 3 metry. No także... To tam na nowej, tak? Tak, na nowej. Jeszcze na poddaszu, bo to było poddasze, także... Ale to była kamienica 44, 42 drewniak, niby to drewniak. W drewniaku mieszkaliśmy, w tym drewniaku. I tam były 3, jak to mówią, 3 drewniaki w podwórku. Wie pani, takie coś było. Później zaczęły 67 rok. Zarządzili, że suteryny i poddasze w pierwszej kolejności. Tak. Także... że jak się złożyło, no to później tylko trzeba było wpłacić kaucję. To pamiętam, że ja miałam trochę większy zarobek niż mąż, to wzięli moje, bo żeby było więcej. Na podwórku była woda, podwórku, ponieważ się studnia popsuła, więc później było tak, że trzeba było, przychodził hydrant, był taki na ulicy od tych gazociągów, i przychodził pan, który sprzedawał wodę, bo tak się mówiło, bo się brało numerki i potem... I trzeba było, jak on dwa razy dziennie przychodził, więc po prostu, żeby jak czy pranie, czy coś, to trzeba było tam tej wody nanieść, po takie dużą wannę mieć w domu, żeby po prostu, wie pani, starczyło i no, jakoś tam ani nie było. No ale później stopniowo, już zanim się stamtąd doprowadziłam, to już była pralnia, już postawili pralnię już. No i przede wszystkim zaczęli robić remont i zrobili na korytarzu wodę, to był już luksus. Bo wtedy nie było można ścieków wynosić na zewnątrz,
tylko do zlewu wylewać. Obligacja to w podwórku, takie jak komórki, po prostu to było wydzielone i każdy tam, kilka osób do jednej obligacji należało. Się stopniowo, trzeba było czystość trzymać, no to karteczka była taka. Czarno-biała fotografia z podpisem. Hospital z Gotham, ulica handlowa w centrum miasta, lata 60. Fotografia przedstawia ulicę, po której jadą samochody i idą przechodnie. Jezdnię pokrywa kostka brukowa. Wzdłuż chodników ciągną się kamienice. Na parterze widać witryny sklepowe. Ulica jest udekorowana zwisającymi poprzecznie girlandami z lampkami oraz dużymi gwiazdami, a także dużymi dzwonkami w otoczeniu wieńców, umieszczonymi nad witrynami sklepów. Wypowiedź Berit. Pierwsze mieszkanie wynajęłam w 1958 roku, a własne kupiłam w 1968. To były dwa pokoje z kuchnią i łazienką. Pierwszy telewizor i pralkę miałam w mieszkaniu rodziców w końcu lat 50. Pierwszy samochód to był czerwony Volkswagen w 1966 roku. Czarno-biała fotografia z podpisem ulica Kątna w nawiasie Wróblewskiego, lata 1944-56. Fotografia przedstawia brukowaną ulicę z torowiskiem tramwajowym pośrodku jezdni. Chodnikiem biegnie dziecko i idzie para ludzi. W centrum zdjęcia znajduje się duży, drewniany, parterowy dom z poddaszem i podcieniem od strony szczytowej. Obok domu rosną wysokie topole. Za domem stoją kolejne budynki, a w tle widać wysoki komin fabryczny oraz fragment potężnej, szerokiej chłodni kominowej. Mówi Zofia Esz. A telewizor? No właśnie, też telewizor to już, no jak już, bo tak, właściwie od tego trzeba by zacząć, że jak ja tam, myśmy się zaprowadzili, to nie było liczników, wie pani, w mieszkaniu, bo były raczej ograniczniki i nie było można tak, żeby było włączyć, kontaktów nie było, tylko było światło, mogłoby się palić tylko światło. Więc po prostu prasować, trzeba było zagrzać duszę w piecu albo węgiel, żelazko na węgiel rozbujać, żeby się uprasowało. Jak już, prawda, ja widziałam, że trzeba, maszynkę by się kupiło i to już można by było gotować czy przy dziecku. No to wtedy założyliśmy, sam na własny koszt się zakładało. Zgłaszało się do elektrowni, że się chce, czy opłaciło się i założyli licznik. No wtedy się korzystało z żelazka, wtedy można było kupić telewizor. Kolorowy rysunek z podpisem. Plakat ze zbiorów MTN w Łodzi. Nagłówek na plakacie głosi. Produkcja w Polsce w tysiącach sztuk. W górnej części plakatu w formie czerwono-czarnej tabeli przedstawiono poziom produkcji sprzętów gospodarstwa domowego w latach 1958, 1960 i 1965, podkreślając jego wzrost zwiększającą się czcionką. W pierwszej kolumnie narysowano i podpisano te sprzęty. Tabela informuje, że radioodbiorników wyprodukowano 780, potem 900, a wreszcie 1100 tysięcy sztuk. Telewizorów 60, 200 i 440 tysięcy sztuk. Lodówek 24,8, 80 i 200 tysięcy sztuk. Pralek elektrycznych 200, 350 i 500 tysięcy sztuk. Niżej mniejsza niebiesko-czarna tabela zatytułowana Stan posiadania. Tabela informuje, że w latach 1957, 1960 i 1965 na każde 100 rodzin przypadało odpowiednio 27, 53, a wreszcie 80 radioodbiorników. 30, 5 i 23 telewizory. 2,7, 11 i 28 pralek elektrycznych. 30, 2 i 10 lodówek. 9, 10 i 20 maszyn do szycia. Mówi Jerzy Grębowski. A pralkę? Kiedy miał pan pierwszą? Proszę pani, pierwsza to była frania. Taka pralka była. Frania, proszę pani, zamiast... Na tym to, proszę pani, była tak, że to się prało, no, wyziemaczka, wykręcało się. To była taka pierwsza pralka. To były lata 50.
A telewizor? Proszę pani, to też w tym czasie, kiedy powiedzmy masa Żydów z Rosji wyjeżdżała, to ja pracowałem wtedy w zakładach odzieży sportowej jako główny technolog i u mnie krawiec był Żyd Weissman i on powiada do mnie, ty, przyjechał mój kuzyn, on ciebie sprzeda dobry telewizor. On przywiózł z Sowieckiego Sojuza, to był znamion, to była taka szafa wielka, proszę pani. I to były też lata, gdzieś 50. No to wtedy, ale to tylko dlatego, że powiedzmy w ten sposób, to był, no wtedy powiedzmy niewiele tych telewizorów ludzie mieli. Bo to, no a ja akurat tylko dlatego, że akurat tak się zdarzyło, no powiedzmy to ten. A telefon w mieszkaniu? Po znajomości, proszę pani, bo tylko się tak załatwiało, a załatwiłem po znajomości, bo w redakcji Dziennika Łódzkiego pracował mój kuzyn, a on był cholernie pobożny, partyjny. Ale telefon załatwił. No tak, jak mówię, tego potrzebowałem, to tyle tylko, że załatwił telefon, prawda? Czarno-biała fotografia z podpisem Hospital z Gotham, ulica handlowa w centrum miasta, lata 60. Fotografia przedstawia ulicę, po której jadą samochody i idą przechodnie. Jezdnię pokrywa kostka brukowa. Wzdłuż chodników ciągną się kamienice. Na parterze widać witryny sklepowe. Ulica jest udekorowana zwisającymi poprzecznie girlandami z lampkami oraz dużymi gwiazdami, a także dużymi dzwonkami w otoczeniu wieńców, umieszczonymi nad witrynami sklepów. Wypowiedź Violi Ogren. W latach 50. pojawił się telewizor. Pamiętam, kiedy kupiliśmy pierwszy telewizor. Myślę, że był to rok 1958. Miało to związek z dużym wydarzeniem sportowym. Wydaje się, że był to mecz piłki nożnej Szwecja-Brazylia. W każdym razie było to coś, co wszyscy chcieli obejrzeć. My oczywiście też. Czarno-biała fotografia z podpisem. Osiedle 15-lecia PRL na Żubardziu. Fotografia przedstawia 5 dzieci stojących w szeregu na pustym, nierównym, porośniętym chwastami terenie. Dzieci patrzą w kierunku horyzontu, gdzie w oddali widać rząd nowych, 4-piętrowych bloków mieszkalnych. Po lewej stronie widać niedokończony blok, a za nim wysoki dźwig i kolejny budynek w trakcie budowy. Mówi Zofia Esz. Oj, tutaj telefon, to ja, myśmy się przyprowadzili, to nie było telefonu długo, ja dopiero telefon myśmy złożyli, aleśmy czekali chyba ze 12 lat na ten telefon i po prostu dopiero mieli zaraz. Jeszcze w 83 bodajże roku chyba, czy 4 założyli nam telefon. Ach, pierwszą pralkę, no właśnie, pierwszą pralkę, jak już mi zrobili ten, znaczy się na korytarzu ten wodę, no to wtedy było można sobie kupić pralkę. W 59 roku bodajże, to jak pamiętam, kupiliśmy pralkę, no to był już luksus, bo trzeba tak to się prało na takiej tej tarze przecież i tę wodę, nie tego, no i tę wodę potem jeszcze wynosić. Mieszkałam na drugim piętrze, no to żyło się.